Szanowni Państwo, szanowna młodzieży, ja również chciałbym Wam kilka słów powiedzieć o innej z kolei insurekcji. Skrócę już moją wypowiedź, bo nam troszeczkę czas niestety ucieka. Natomiast pan profesor pod koniec wypowiedział takie słowa, że Wielkopolanie w roku 1794, w tym najbardziej krytycznym już momencie, kiedy tak naprawdę już nie było Jana Henryka Dąbrowskiego w Wielkopolsce, na Kujawach, w Bydgoszczy, w okolicach, mieli jeszcze nadzieję, że insurekcja wróci. No wówczas ona już niestety nie wróciła. Natomiast powstanie wielkopolskie, w ogóle to hasło, ja to nawet zaczynam określać jako pewien taki szyld historyczny. Powstanie wielkopolskie w Wielkopolsce wybuchało, jak się okazuje, co najmniej pięciokrotnie. No było pięć najważniejszych powstań Wielkopolski. Zaczynając chociażby od tego ostatniego z lat 1918-1919, tego, który bardzo często w historiografii jest określany jako jedyne zwycięskie, no nie w historiografii, w potocznym określeniu, jedyne zwycięskie powstanie wielkopolskie. Co oczywiście jest nieprawdą, bo było jeszcze jedno powstanie, które także zakończyło się pełnym sukcesem, to znaczy powstańcy nie przegrali, jakaś forma niepodległości, państwowości polskiej wróciła, o czym jeszcze za chwilę powiem. Ale oprócz tego powstania wielkopolskiego z lat 18-19 mamy na przykład powstanie wielkopolskie z roku 1848. To też powstanie, które w naszym regionie działo się. Może ono do Bydgoszczy już nie dotarło, natomiast okolice Bydgoszczy były objęte tym powstaniem, między innymi okolice Szubina, Kcynia. Kcynia powstańcy zdobyli, zresztą na Pałukach powstańcy z roku 1848, powstańcy wielkopolscy, bronili się najdłużej spośród innych regionów objętych tąże insurekcją. Mamy jeszcze jedno powstanie wielkopolskie, które działo się dwa lata wcześniej, w roku 1846. Ono jest bardzo ograniczone w swojej formie, już w zasadzie ogranicza się do Poznania i najbliższych okolic Poznania, one szybko wygasło. Natomiast drugie, albo pierwsze w kolejności powstanie wielkopolskie, które zakończyło się również sukcesem powstańców i w którym także, w cudzysłowie, macza palce, Jan Henryk Dąbrowski to solidnie maczał te palce, jest powstanie z lat 1806-1807. Jeszcze zanim, żeby nie przedłużać, to ja sobie pozwolę zerkać na kartkę, to mi szybciej, sprawniej i pójdzie łatwiej. Natomiast chciałbym podkreślić, że pewnie Państwo, być może młodzież też słyszeliście, że niedawno pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podjął taką inicjatywę. Sejm już to uchwalił, czekamy jeszcze na decyzję Senatu, ale 27 grudnia ma być formalnie ustanowionym świętem narodowym. Właśnie świętem narodowym ku czci powstania wielkopolskiego i powstańców wielkopolskich z lat 1918-1919. Ale w moim osobistym mniemaniu jest to symboliczne święto narodowe wszystkich powstańców wielkopolskich, bo to, co już słyszeliśmy na filmie, to, co pan profesor przed chwilą opowiadał, to, co ja już do tej pory powiedziałem, a za chwilę jeszcze dołożę, powstanie i powstańcy wielkopolscy, powstanie wielkopolskie, powstańcy wielkopolscy odegrali niesamowicie ważną rolę. Obojętnie, czy to był rok 1794, 46, 1848, czy rok 1918-19, niezwykle ważną rolę w odbudowie państwa polskiego. Rok 1806, bo ja skupię się króciutko na tym roku, był kolejnym rokiem wojen napoleońskich, 14 rokiem Wielkiej Wojny Europejskiej, która wybuchła w 1792 roku wraz z obaleniem francuskiej monarchii przez rewolucję francuską. W tym mniej więcej czasie, obracamy się w latach, pod koniec, ostatnich dekadach XVIII wieku, w tym mniej więcej czasie z mapy Europy starta została Rzeczpospolita, jak pamiętamy, rozczłonkowana przez Austrię, Prusję i Rosję w kolejno następujących po sobie rozbiorach w 1772, 1793 i 1795. Polacy swoje dążenie niepodległościowe i narodowo-wyzwoleńcze związali wówczas z Francją i Napoleonem Bonaparte, licząc tym samym na rychły powrót wolnej i niepodległej ojczyzny. Sen ten urzeczywistnić miały m.in. legiony polskie tworzone we Włoszech pod dowództwem Jana Henryka Dąbrowskiego. W kolejnych latach wojny zawiązała się pierwsza, następnie druga, potem trzecia koalicja antyfrancuska. Każda z tych koalicji miała jeden zasadniczy cel – obalenie Republiki Francuskiej. Przez lata trwających zmagań wojennych i zabiegów dyplomatycznych zmieniały się sojusze. Republika Francuska w 1804 roku przekształciła się w Cesarstwo Francuskie, na czele oczywiście którego stanął Napoleon I.
Ten zaś dalej kontynuował walkę z największymi mocarstwami Europy. Po pokonaniu w 1805 roku Austrii i Rosji, między innymi w wielkiej bitwie pod Austerlitz, w następnym roku przyszła kolej na Prusy. Wojna z tak zwaną czwartą koalicją rozpoczęła się wczesną jesienią, zaś bitwy stoczone 14 października 1806 roku pod Jeną i Auerstedt doprowadziły do rozbicia armii pruskiej, choć jeszcze nie do pełnej likwidacji. Mimo klęski w bitwach na froncie pozostawały resztki wojsk Fryderyka Wilhelma III. W sukurs Prusakom pospieszyła armia rosyjska. W dalszej części zmagań francuskiej wielkie armii, przesuwające się powoli na wschód, na dawne ziemie Rzeczpospolitej, no niebagatelną rolę mieli właśnie odegrać ponownie Polacy. Po zajęciu Berlina 27 października 1806 i w perspektywie zbliżającego się starcia z armią carską, rejon Wielkopolski siłą rzeczy musiał znaleźć się w strefie przyfrontowych walk. Cesarz Francuzów, chcąc wykorzystać zapał Polaków, zamierzał zasiadł Frerment na bezpośrednich tyłach sypiącej się pod naporem francuskim pruskiej armii. Od 20 września na rozkaz cesarza zdezertujących z pruskich szeregów Polaków zaczęto tworzyć legie, czyli regularne polskie formacje wojskowe służące u boku Francji. Napływ ochotników przeszedł najśmielsze oczekiwania Francuzów i polskich dowódców. Zadanie przeprowadzenia dywersji na tyłach Prusaków powierzono cieszącemu się popularnością wśród Wielkopolan, tak już wielokrotnie tu wspominanego, Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu. W regionie nadal pamiętano jego kampanię tego kilku, a nawet jak pan profesor wspomniał, być może kilkunastotysięcznego korpusu z roku 1794 roku. Jeszcze 26 października na odprawie w podberlińskim Poczdamie i Charlottenburgu z ust Napoleona generał Dąbrowski i Józef Wybicki oraz towarzyszący im polscy oficerowie i dygnitarze w kwestii wskrzeszenia Polski mieli usłyszeć, że Napoleon przyjrzy się, i tu zacytuję, czy Polacy są godni być narodem oraz że no, na niepodległość trzeba sobie zasłużyć. Tak mówił Napoleon. Najpierw do Poznania wyjechali emisariusze w celu rozeznania się w panującej w mieście i Wielkopolsce atmosferze. Następnie 6 listopada wraz z francuskim trzecim korpusem Wielkiej Armii dowodzonej przez marszałka Louis-Nicolas Davout do miasta przybyli Dąbrowski i Wybicki. Na falach echa wielkich sukcesów armii francuskiej i podniesienia sprawy Polski na arenie międzynarodowej spotkali się oni z ogromnym entuzjazmem wśród Polaków. Pojawienie się legendarnego generała i towarzyszących mu ludzi wywołało tłumną manifestację patriotyczną. Wydano odezwę do narodu autorstwa Józefa Wybickiego, w której nakazywano Polakom stawanie w szeregi Wojska Polskiego i u boku Napoleona. Odezwa najlepiej przyjęta została wśród mieszczan, mniej zaś entuzjazmu wywołała wśród szlachty. Tworząc komisje wojewódzkie, rozpoczęto przygotowania do przejmowania z rąk pruskich aparatu administracyjnego w terenie. Dzień 6 listopada roku 1806 uznaje się za początek Powstania Wielkopolskiego. Po Poznaniu i okolicach kolejnym obszarem, który przystąpił do walk powstańczych, był Departament Kaliski z głównymi ośrodkami powstańczymi w Kaliszu i Koninie. Ogłoszono tutaj w dniu 9 listopada odezwa do Polaków wywołała jeszcze większy entuzjazm i oddźwięk niż w Poznaniu. Już następnego dnia Polacy starli się z broni z siłami pruskimi w pobliżu Ostrzeszowa i Kępna. 4 dni później do insurekcji przystąpiła ziemia sieradzka. Gorzej dla Polaków sytuacja przedstawiała się w dystrykcie nadnoteckim, którego stolicą była Bydgoszcz. Dowódcą formowanych tam oddziałów powstańczych został generał Antoni Amilkar Kosiński. Postać nietuzinkowa, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, współtwórca u boku generała Henryka Dąbrowskiego i innych generałów, współtwórca Legionów Polskich we Włoszech, obdarzony przydomkiem pierwszego legionisty. Generał Kosiński musiał przede wszystkim stawić czoła obecnym w rejonie znaczniejszym siłom pruskim. Poza tym współpraca z przydzielonymi mu Francuzami nie układała się najlepiej. Brakowało oficerów i podoficerów liniowych, zaś w nadmiarze miał sztabowców i oficerów wyższych stopni. Mimo takich problemów i ograniczonego napływu rekruta, w Bydgoszczy i Nowrocławiu zaczęto formować jednostką mającą w przyszłości stać się pułkiem piechoty. Początkowo formacja oznaczona numerem 11 miała siłę batalionu. Na jej czele stanął pułkownik Maciej Szyrer. Kiedy tłumniej zaczął przybywać rekrut, w Bydgoszczy rozpoczęto tworzenie kolejnych 3 batalionów, które następnie wcielono w szeregi tzw. Legii Poznańskiej. No ale to było kwestią niedalekiej przyszłości. Tymczasem dysponując stosunkowo niewielkimi siłami, głównie oddziałami jazdy, Kosińskiemu udało się pokonać Prusaków w starciu pod Koronowem, a następnie wypędzić wroga ze świecia.
Siły polskie formowane w Wielkopolsce, staranie m.in. Józefa Wybickiego, odpowiedzialnego za zaopatrzenie, z oddziałów powstańczych mających charakter pospolitego ruszenia przekształcano formację regularnego wojska. Dwie brygady piechoty, poznańska na czele z generałem Wincentem Aksamitowskim, ciekawa postać, później związana z Bydgoszczem, bo był komendantem Bydgoszczy, miasta, tym wojskowym komendantem, i Kaliska z dowodzącym nią generałem Stanisławem Fischerem, wzmocnione oddziałem kawalerii oraz powstańcy z Departamentu Warszawskiego zorganizowani w Pułk Kawalerii Narodowej pod komendą podpułkownika Jana Michała Dąbrowskiego. Tutaj do młodzieży się zwrócę. Jak myślicie, kogo on był synem? Jan Michał Dąbrowski, pułkownik. Jan Michał Dąbrowski był synem generała Jana Henryka Dąbrowskiego, tak? Miały one utworzyć te wszystkie oddziały, które przed chwilą wymieniłem, miały one utworzyć dywizję właśnie z Janem Henrykiem Dąbrowskim na czele. Na miejsce zbornej jednostki wyznaczono Bydgoszcz. Zadaniem dywizji było przeprowadzenie kampanii pomorskiej, której preludium stanowiły dotychczasowe działania generała Kosińskiego. Po ponownej reorganizacji sił planowanych do działań na Pomorzu i na sugestie Napoleona nowo powstała Legia Poznańska, oczywiście dalej dowodzona przez Dąbrowskiego, w sile około 6 tysięcy żołnierzy, po przeprowadzeniu operacji przemieszczenia się pod Bydgoszcz, nawet dość łudząco podobnej do tej, jaką Dąbrowski wykonał w roku 1794, pomaszerowała najpierw na Grudziądz, potem zaś pod Czew. Tymczasem Legia Kaliska, dowodzona przez generała Józefa Zajączka, obległa Grudziądz, natomiast Legia Warszawska, nie myli z klubem piłkarskim, taka była nazwa, Legia Warszawska, księcia Józefa Poniatowskiego wraz z wojskiem francuskim pomaszerowała w stronę Grudziądza. Początkowo, mimo zdobycia zarówno Grudziądza, jak i Tczewa, oba miasta opuszczono, a siły polskie odeszły na południe. Legia Poznańska, z której dość nieoczekiwanie zwolniono na rozkaz naczelnego dowództwa wielu ochotników z pospolitego ruszenia, choć prawdą jest, że to pospolite ruszenie nie przedstawiało większej wartości bojowej, mimo wszystko Legia potrzebowała uzupełnień. Poza tym część jej oddziałów oddana pod dowództwo pułkownika Franciszka Garczyńskiego, tu też zwrócę uwagę, ciekawostka, ojca urodzonego rok wcześniej, w roku 1805, Stefana Garczyńskiego, tego naszego wielkiego, wybitnego poety, przedstawiciela romantyzmu. Franciszek Garczyński ze swoim oddziałem na osobisty rozkaz Dąbrowskiego przeszedł na Krajnę. Tam Garczyńskiego wspierały siły pospolitego ruszenia prowadzone przez generała Kazimierza Sokołowskiego, pochodzącego z Kujaw, byłego starosty inowrocławskiego, również uczestnika Powstania Wielkopolskiego z 1794 roku. Tutaj jakby dla równowagi to, co pan profesor powiedział, że Skórzewski bardzo szybko przeszedł w 1794 roku na stronę pruską, to znaczy powrócił na stronę pruską, tak Kazimierz Sokołowski, inny przedstawiciel ziemiaństwa kujawskiego, no, do końca insurekcji kościuszkowskiej walczył po stronie polskiej. Jak widać, również w kolejnej insurekcji w roku 1806 stawił się do dyspozycji Dąbrowskiego. Polacy w tej części kampanii, czyli na Krajnie, wzmocnionej później siłami generała Michała Sokolnickiego, tu muszę Państwu go specjalnie pokazać, bo to jest, nie wiem, bodajże najwybitniejszy z polskich generałów doby wojen napoleońskich, może nawet najwybitniejszy. Więc te wszystkie siły najpierw zajęły Łobrzenicę, dokładnie 24 stycznia 1807, kilka dni później Piłę, następnie Wałcz 2 lutego czy 18 lutego Słupsk. Legia Poznańska, w której w tym czasie, ja to podkreślam szczególnie dlatego, bo jak pan profesor wcześniej mówił, ci powstańcy w insurekcji kościuszkowskiej doszli do Bydgoszczy, główna baza ich tutaj była, 2 tygodnie, gdzieś te zagony się zapuszczały na Krajnę, aż pod Wałcz i tak dalej, ale no, były to wówczas niewielkie siły, plus ta pruska potężna reakcja, kiedy spod Warszawy armia Fryderyka II Wilhelma ruszyła na Kujawy, Wielkopolskę. Ta akcja w 1794 straciła po prostu już sens i trzeba było wojska ratować i Dąbrowski wycofywał się. Tutaj z kolei, jak widać, u boku wojsk napoleońskich ta kampania rozpędza się coraz bardziej. Legia Poznańska, w której w tym czasie służyło wielu Bydgoszczan, mieszkańców Kujaw, Pałk czy Krajny, jako cała formacja do walki powróciła ponownie w połowie lutego 1807, krótko po wielkiej bitwie, jaką rozegrali Francuzi z siłami pruskimi i rosyjskimi pod Pruską i Ławą.
15 lutego kawalerzyści Legii Poznańskiej śmiałym atakiem zajęli Tczew, ale musieli się wycofać pod naporem pruskim. Nie dysponowali piechotą, aby utrzymać tę pozycję. 23 lutego Legia odbiła ponownie miasto, lecz poniosła dotkliwe straty. W tym m.in. z powodu ran na jakiś czas z walki wyeliminowany został generał Dąbrowski i jego syn Jan Michał. Tego drugiego Dąbrowskiego, Jana Michała, w uznaniu zasług dla dokonań Wielkopolskiej na Pomorzu, jakiś czas później awansowano do rangi generała brygady księstwa warszawskiego. No i tu mógłbym zamknąć już tą moją opowieść o powstaniu wielkopolskim z tego okresu, bo dzień 23 lutego 1807 uznają historycy za koniec powstania wielkopolskiego z tego okresu. Ale to jeszcze nie było koniec walk i udziału mieszkańców Bydgoszczy, naszego regionu, w tych walkach, szczególnie na Pomorzu i w Prusach Wschodnich. Tymczasem dowództwo nad Legią Poznańską objął generał Kosiński. Na sugestię marszałka François-Joseph Lefebvre'a skierował swoje oddziały najpierw w rejon Szczecinka, następnie sukcesywnie posuwając się je w kierunku Gdańska. Część sił Legii prowadził generał Sokolnicki. Wcześniej mówiłem o zajęciu Słupska, to właśnie Sokolnicki tego dokonał, ten jeden z najwybitniejszych polskich generałów doby napoleońskiej. Na początku marca oddziały Kosińskiego zbliżyły się do gdańskiej twierdzy. 7 marca Polacy zdobyli Chełm, czyli dzisiejszą dzielnicę Gdańska, co wraz z zajęciem Pruszcza, dzisiejszego Pruszcza Gdańskiego, przez Francuzów dało początek trwającemu kilka miesięcy oblężeniu portowego miasta. Tak na marginesie powiem, że w walkach o Gdańsk wyróżnił się ówczesny major jeszcze, Jan Weissenhoff, późniejszy generał i no, uczestnik powstania listopadowego, który był z kolei dziadkiem Jerzego Weissenhoffa. Jerzy Weissenhoff to wybitny pisarz, poeta przede wszystkim, bibliofil, powieściopisarz, krytyk literacki, który w okresie międzywojennym no, stworzył elitę kulturalną naszego miasta Bydgoszczy. Gdańsk kapitulował 25 maja 1807 roku. W oblężeniu miasta Polacy, w tym liczni bydgoszczanie i mieszkańcy naszego regionu, odegrali bardzo ważną rolę. Kilka dni później, 1 czerwca, do zrujnowanego miasta przybył cesarz Napoleon I Bonaparte. Następnego dnia wraz ze swoją świtą cesarz udał się do warmińskiego Kamieńca, skąd ruszył do dalszego boju przeciwko operującym w Prusach siłom rosyjskim. Do pierwszego poważniejszego starcia w tej części kampanii doszło pod Dobrym Miastem. Bitwa trwała 4 dni. 5-9 czerwca. Następnie rozegrała się krwawa bitwa pod Lidzbarkiem Warmińskim 10 czerwca. Zdarzenia te stanowiły z kolei preludium do zbliżającego się rozstrzygającego starcia. 14 czerwca pod Frydlandem, nieopodal Królewca, wojska francuskie bezpośrednio dowodzone przez Napoleona starły się z unikającą do tej pory walnej bitwy główną armią rosyjską prowadzoną przez generała Lewina Augusta von Bennigsena. Przy 8 Korpusie Francuskim generała Eduarda Adolfa Mortiera walczyły polskie pułki wchodzące w skład dywizji dowodzonej ponownie na froncie przez Jana Henryka Dąbrowskiego. W dywizji tej służyli także bydgoszczanie oraz wielu mieszkańców regionu kujawsko-pałucko-krajeńskiego. Francuski korpus z Polakami w składzie odegrał istotną rolę, szczególnie w początkowej fazie tej bitwy. Bitwa pod Frydlandem zakończyła się sromotną klęską Rosjan. Car Aleksander I poprosił Napoleona najpierw o zawarcie rozejmu, następnie 7 lipca 1807 roku w Tylży podpisano ten sławny traktat pokojowy. Jednym z najważniejszych postanowień traktatu pokojowego z Rosją oraz podpisanego przez Francję 2 dni później traktatu z Prusami było utworzenie Księstwa Warszawskiego z ziem zagarniętych przez Prusy w pierwszym, drugim, trzecim rozbiorze. W opowiedzianych przeze mnie wydarzeniach skutkujących właśnie tym wszystkim, co opowiedziałem w roku 1807, czyli zwycięstwo nad armią pruską, zwycięstwo nad armią carską, doprowadziło w konsekwencji do powołania Księstwa Warszawskiego, czyli stworzenia takiej namiastki niepodległości naszego państwa. No Polacy chcieli więcej na te okoliczności, tyle Napoleon wówczas im pozwolił. No i chciałbym jeszcze raz podkreślić już na samo zakończenie, że w tych wydarzeniach, o których opowiedziałem, co już też podkreślałem, bardzo licznie brali udział mieszkańcy Bydgoszczy, mieszkańcy Kujaw, Krajny, Pałuk, Wielkopolski, a więc tego regionu, w którym my żyjemy. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie i poproszę kolejnego prelegenta.